No hello, no co tam, cześć, witajcie. Więc tak, witam was w kolejnym odcinku z Far Cry'a. Dzisiaj sobie szczelimy kolejną misję. Mamy na razie w celach porozmawiać z przyjaciółmi, więc wybierzmy się. Szybką podróż. Tak. No i słuchajcie, dzisiaj nie wiem o co chodzi. Wiem, że mamy dotrzeć na wyspę Hoyta i mamy go zabić. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić jeszcze w tym odcinku. Aczkolwiek tak, na razie musimy iść porozmawiać z przyjaciółmi, więc to zrobimy. Zobaczymy, co tam u nich, czy naprawili już łódkę. A widzicie, pamiętałem, że łódkę mi naprawiali. Aż tak dawno to nie było. Znowu. Are you okay? I'm fine. Good, because the boat's almost fixed. We get to go home. I'm not going. What? What are you talking about? I found my place. It's here, on this island. Jason, are you serious? Lisa. I am just trying to get a read on this. For the first time, I know exactly what I want, and I'm not gonna let it slip away. You are all grown up. I've been waiting for this forever, and now you're leaving me. Goodbye, Lisa. Lisa, let him go. Strategiczna czysza. Kurde, w zasadzie to się zastanawiam. Sorka, wiem, że za dużo teraz coś nie gadam, ale po prostu się zastanawiam i to się odbija na filmie w ten sposób, że po prostu mało gadam. Kurde, 3 kilosy. Gdzie? Kurde, to nie może być jeszcze koniec gry praktycznie, no. Przecież jeszcze kurwa całej mapy, że mnie odkrył. Bez przesady, no. Harder than I expected. Plecak jest pełny. Dobra, wracam do akcji. Yeah. So, gdzie mamy ten wykrzyknik? O tu. Hehe. Posterunek Amaniaki. Dobra, klik. Dobra. Coś, jesteśmy w tej ruderze. Czekajcie, gdzie tu były drzwi? A. Sorry, nie ogarnąłem. Yeah. O, mamy, widzę, kładzika. Kładzikiem żeśmy chyba jeszcze nie jechali. Nope. I'm staying here. Operations blown wide open. I'm joining Task Force 141 flying out tonight. It was nice working with you. Thanks. Listen, before you go, I have a favor to ask. Help me take out Hoyt. Can't be done. Be easier to find a Whisker on a Samoan. Although you're welcome to try. I had an agent over there once. He's still alive, I think. Can you help me get there? I'm flying over Hoyt's Island on my way to Russia if you want a ride. I'll send you the coordinates. Perfect. I'll be there. Oh, to rozumiem. With or without you. Lot na południe, tam, ta, tam. O, mamy 5 minut i mamy się przejechać na kładzik. To rozumie! O kurde, chciałem już jechać od Wietnam. Oh yeah, kładzikie przez dziką puszczę.
Wybaczcie, jeżeli będziecie mieli spadki FPS, aczkolwiek moja karta graficzna nie jest już najwyższych lotów i najwyższej świeżości. Dobra. Znaczy nie powinno być, myślę, że cały cholera czas będzie się utrzymywało na poziomie tych 30 klatek. Kurde, już się nam dymi ten kładzik, muszę bardzo bardziej oszczędzać sprzęt, który używam. Kurde. Które my miejsce mamy dojechać? Aha. Kurde, ty nie mogłem się tam przeteleportować. O, chwilowo niedostępny. Myślałby tak. Shit happened. Mam nadzieję, że tu jakoś przejadę. Cholera, pomyliłem się. No bez jaj, no ludzie święci. Jeszcze się zakopałem, nie? To mnie teraz wkurzyło. No. Czemu nie mogli wymyślić jakiegoś zajebistego GPS-a, który by mi... O. Co to jest, murek? No don't give a shit, no. Ja pierdzielę. Jak się spóźnimy, to się załamie. Pojedziemy trochę naokoło. Kuźwa, gdzie jest ten przejazd, no? No, no dobrze, tam jest mościk, nie? I musimy mościkiem przejechać. Tu. Dobra. Idziemy. Wiem, no, GPS na bezludnej wyspie. No, trochę głupie, nieprawdaż? Ale ostatecznie i tak mamy mapę i tak. Nikt by się tam chyba specjalnie nie ciskał niczym pralka. Na pewno nie ja. Jedziemy. Pozioło. Dobra, teraz musimy znowu rzucić okiem na minimapkę. Którędy będzie najszybciej, czyli tak w lewo, tędy sobie przejedziemy jakoś tak tu. Bo nie lepiej tą główną pojechać na wprostu i tak... Chyba najlepiej. Dobra, to jedziemy główną. Spoko, luz, mamy 2 minuty, powinniśmy zdążyć, mamy tylko pół kilometra do przejechania, no to... Przesady. Środek transportu, owszem, nie najgorszy. Wiem, że tu był jakiś niby skrót, ale w tej grze skrótem w zasadzie może być wszystko, więc cholera. Ach, tutaj by trzeba było skręcić. Okay. No jasne. O kurka, wafel. Ja ci cię otoczyli. O, już się jeden rozkwasił pięknie na maseczce. Siema. Dostałem siwka. Double kill. Co ja mam zrobić? Aha! Wiem, co ja mam zrobić. Wiecie co? Z taką maczetą na mnie, no wyśmiać. Tki. Oj. Ta. To było coś chyba z jiu-jitsu. Double, triple kill! Double kill! No to jest oszczędne używanie shotguna, się rozumie. Ta. Czyżby nie było ich przypadkiem również z drugiej strony? Nie! Kurde, jak w Battlefieldzie normalnie.
szpawa to. Gdzie mi z tym szprajem, gamoniu? O, teraz z tej strony się znowu. Siema. Tutaj już nie będzie takiego oszczędnego wykorzystywania. Mi się nie chce. A shotgun to bardzo fajna broń. O kurde, ten frajer. O shit. Zdechł? A nie, kurde. Tak myślałem. To jest takie gówno. Nie ma tego... Tego gamonia jest strasznie ciężko zabić. Okej. Okay. Jeszcze przeżył, no. Dobra. Więc ja myślę, że tak. Pożyczymy sobie tą broń zamiast shotguna i w tak zwanym międzyczasie on sobie przeładuje. Czekajcie, coś tu szybko tak jakby biegnie. To biegł. A nie, samochód. Tam taki to ludzi. No ale ostatecznie bym się wychilał, nie? Dobra, przeładujmy. Come on, little ponies, I want to play. Suffering isn't magic. Kuźwa, no co to jest? No czekam, nie, oczywiście nikt nas nie atakuje, możemy sobie podziwiać piękne, zajebiste słoneczko z silnika graficznego, listki, które są nawet oddzielne, patrzcie, i niebo, chmurki. Chroń Willisa. Kurde, żeby się nie spocił od tego po prostu. Normalnie tak się muszę wysilić, że... O, ja pierdzielę, jakaś fala biegnie na mnie. O! Wysłali kuźwę dwóch berserkerów i ciężką japę, nie? O, gruby idzie. Cholera. Dobra, rozpoczęło się takie Little Inferno, I guess. Nie mamy granatów, to też będzie ciężko. O kurde, ile tych grubych tu przysłali? Trzech grubych? No chyba ich trwało. No jak raz to nie ma normalnie nic, a jak ten to dowalić tyle grubych, że... O! Czasami się uszkadzamy. Panowie. Widzicie co? Tak to zrobimy. Chyba mogę ich rozjechać, nie? Mam nadzieję. Tak się trzeba z nimi bawić. No, o co z góry, ciebie. Dobra, tak to zrobimy. Dobra, wysiadka. Wysiadka Jason! No Jason do... Hugo! No. Co mi za cyrki jakiś odpierdziela. Jeszcze jakiś taki frajer by mnie zabił, patrzcie. O! Nie wierzę po prostu. No i pozostałych piratów. Chik ching. Dobra. No dawaj, porozmawiaj. Jason! Get in! Are you flying this plane to Russia? No, are you kidding? I'm upgrading in Singapore. You know it's illegal to buy or chew gum anywhere in Singapore? Gum is one of the great American pastimes. Those rice pickers are basically declaring war on Uncle Sam. Thanks. Get in. I said get in. No wbijaj, Jason, co się kuźwa nagle samolotów boimy? Oh, that reminds me. My man Sam is embedded with Hoyt's troops.
If you whistle the Star Spangled Banner in Thurston at the Crazy Cock Bar, he'll know I sent you. I gave my whole life to the agency. I made my share of mistakes, but it's about to pay off. Yes, sir? I'm almost out of the jungle! Woo! No, i takim dziwnym akcentem polecieliśmy, no. Szkubany. Ale tych trzech grubych ładnie załatwiłem, prawda? Powiedzcie, że ładnie. Dobra, będzie trzeba czytać. Co to ma znaczyć? Zapytał pan gąsienica. Wytłumacz mi. Nie mogę się wytłumaczyć, proszę pana, odparła Alicja, bo jak widać nie jestem osobą. Jak widać nie sądzę, odparł pan gąsienica. No kurde, szybciej tych napisów nie szło. Normalnie te napisy w tym Far Cry'u to jakaś jedna wielka porażka. Fly, Jensen. Are you sure this wingsuit works? Trust me. Just extend your arms. Aha, w tym zajebistym kombinezonie chyba lecę. Tak jakby w kotolocie. Chłożesz. Orzesz. Fajnie, że ja mam tam. Nowy samouczek, zobaczmy. Aha. Oj, No chyba go pojednało. No bo wyrzuca mi w jakimś gównianym szpadochronie i co? Aha, dobra, rozumiem. To było super. Tak, upieram. Jason lubi to. Sterowanie na spadochronie. Wow. To rychło w czas. Właśnie, może najpierw bym tak snajperów wyeliminował. Nie głupie, nie? O kur! No jasne, z bazuki we mnie. To i jeszcze mi snąłem. No. No nie! Co oni tak tańczą jak jakieś porąbanie? Mogę sobie wziąć bazukę? Uaaa! No, jasne, kuźwa, tygrys mnie zabił, nie? Dobra, moi drodzy, słuchajcie, nie będę już was męczył. W takim razie szczelimy sobie tą misję następnym razem. O, I'm still alive. A nie ma naszego typa z bazuką. Tak pewnie będziemy musieli sobie ciężarówką gdzieś tam podjechać, z tego co się nie mylę. Aha, to jest wyspa Hojta. Dobra, słuchajcie, to sobie skończymy odcinek i ja się z wami żegnam na razie. Mięso!